Piłkarze UKS-u wrócili na ligowe boiska, ale nie był to wymarzony powrót. Z nami Kuba Wróbel. Kuba, jak wyglądało to spotkanie z perspektywy zawodnika? No na pewno nie w takim stylu chcieliśmy wrócić. Chcieliśmy wygrać u siebie po tej długiej przerwie. Każdy z nas pragnął wyjść na boisko i rozegrać naprawdę dobry mecz. I nie można odmówić nam chęci, bo widać było po nas w szatni, że chcemy, że nam bardzo zależy, że mamy do zrobienia naprawdę dobrą pracę. No, uważam, że pierwsza połowa przede wszystkim zagraliśmy za nisko. Powinniśmy wyjść wyżej na przeciwnika, zagrać agresywniejszym pressingiem. Być może wywierać większą presję na stoperów. Przyniosłoby to więcej skutku w postaci tego, że moglibyśmy zabierać wyżej piłkę u nich na połowie, a wiadomo, że jak zabierze się wysoko piłkę, to jest bliżej do bramki przeciwnika. Być może udałoby się wtedy wykreować więcej sytuacji. Mieliśmy też w pierwszej połowie swoje. Sam dostałem w głowę blisko bramki. Niestety piłka nie wpadła do bramki. Rataj też miał swoją sytuację, no ale to teraz już historia. W drugiej połowie wasza gra trochę się ożywiła. Ty przez ostatnie 15 minut miałeś jeszcze wsparcie drugiego nominalnego napastnika Łukasza Sekulskiego. Wtedy trochę łatwiej grało się tobie? No ja zszedłem troszkę niżej pod Łukasza, aczkolwiek rotowaliśmy się. Ja zostawałem czasem na dziewiątce, Łukasz wszedł, był świeży, to troszkę wydaje się był aktywniejszy. Jeszcze ja w końcówce doznałem stłuczenia mięśnia czworogłowego, też naprawdę nie dałem rady, jak to się mówi, depnąć, więc Łukasz trochę odciążył. Szkoda tylko, że mało wykorzystaliśmy to i mało sytuacji kończyliśmy, choćby wrzutką w pole karne, gdzie nawet w końcówce meczu było nas tam dwóch czy trzech. Mogliśmy próbować, no ale tak jak mówię, no teraz tak na gorąco możemy gdybać, co by było, gdybyśmy więcej wrzucali, gdybyśmy więcej, to jest historia. No niestety nie udało się nam wygrać i jedziemy dalej, nie składamy broni. Póki jest wiara w nas, no to będziemy walczyć, tak, no jeszcze nie jest nic straconego. Jakim słowem określiłbyś atmosferę, która panowała w szatni po zejściu, po ostatnim gwizdku? No, nikt nie lubi przegrywać na pewno. Każdy, kto gra w piłkę, to wie, jakie to jest fatalne uczucie. No, ale trener nie pozwolił odczuć nam, żebyśmy spuszczali głowę w dół, żebyśmy się poddawali i mamy walczyć i my to będziemy robić i tak jak powiedziałem, dopóki piłka w grze i możemy to zmienić, to będziemy o to walczyć. Górnik czymś was dzisiaj zaskoczył, bo mówiło się, że te pierwsze mecze po przerwie to będzie taka trochę loteria i mnóstwo niewiadomych. No u nas też można by było mówić, że wiele niewiadomych, też zmiana trenera, jakieś tam zmiany w stylu gry. Górnik nie zaskoczył nas niczym. Wiedzieliśmy o tym, że będą często po odbiorze grać długą piłkę, kierować czy do boku, czy na Igora Angulo. Wiedzieliśmy o tym, byliśmy gotowi. Ale my mieliśmy zrealizować swój plan, który uważam, no nie do końca zrealizowaliśmy i przez to mieliśmy problemy z tym, żeby właśnie między innymi zagrać agresywniej, czy utrzymywać się przy piłce i zdobywać przestrzeń na połowie przeciwnika. I to bardziej na tym bym się skupił, że tu patrzmy na to, co my mamy do zrobienia, a nie to, czym przeciwnik nas zaskoczy. Wiadomo, że aspekty, którymi przeciwnik dysponuje, też są bardzo ważne, bo to może pomóc czytać grę, w których elementach przeciwnik jest dobry, no ale my musimy się skupiać na sobie i wierzę, że będziemy to robić w następnych meczach. Dzisiejsze spotkanie miało niecodzienną oprawę i to już nie mam na myśli tylko tego, że nie było kibiców, ale nie było wielu takich przedmeczowych i pomeczowych rytuałów, do których wy jako zawodnicy jesteście przyzwyczajeni. Ciężko się było przystawić do tych nowych warunków? No ogólnie to naprawdę fatalna sprawa, jeśli chodzi o te wszystkie rzeczy, bo nawet nie wychodzimy razem na mecz. Wychodzi jedna drużyna, musimy odczekać, wychodzi druga, później to samo jest przy zejściu do szatni, gdzie czasem, gdy się przegrywa, to chciałoby się zbiec jak najszybciej do niej. No to dzisiaj nawet musieliśmy czekać na boisku. Różne takie rzeczy są. No nie wiem, ja ogólnie uważam, że
też brak naszych kibiców u nas, którzy wierzę, żeby nam bardzo pomogli w tym ciężkim zadaniu, które mamy do zrobienia, no ale sytuacja jest jaka jest, no nie ma co narzekać, my musimy walczyć czy z kibicami, czy bez kibiców. Na pewno zrobimy to dla nich, bo są przed telewizorami, oglądają nas, wierzą i kibicują i sytuacja jest jaka jest, ale my będziemy walczyć. No właśnie, co byś powiedział tym wszystkim kibicom, którzy dzisiaj wysłali swoje awatary na to spotkanie, którzy wyślą w najbliższym czasie i całej reszcie, która mocno trzyma kciuki za Łódzki Klub Sportowy? Chciałbym prosić przede wszystkim ich o to, żeby trzymali dalej kciuki i nie skreślali nas, bo my wierzymy i będziemy walczyć i każdy ma u nas w szatni ducha walki i nie złożymy broni na pewno. Tyle. Kuba Wróbel, napastnik Łódzkiego Klubu Sportowego. ŁKS przegrał dzisiaj, przypomnijmy, z Górnikiem Zabrze 0-1.